Witam serdecznie. Moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Fundacji Strategie 2050 i była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Czekałem, czy ambasadora Polski znajdą pływającego w rzece Moskwa, powiedział Paweł Astachow, były rosyjski rzecznik praw dziecka w jednym z rosyjskich programów telewizyjnych. To skandaliczna wypowiedź. To jest efekt czegoś, co ja bym nazwała jakąś kompletną demoralizacją i brutalizacją debaty publicznej w Rosji. Tym razem to się, jeżeli w ogóle można to nazwać debatą publiczną, raczej taką przekrzykiwanką propagandową, to chyba jest najlepsze określenie. Tym razem to dotyczy polskiego dyplomaty, jest to oczywiście absolutny skandal, ale takie wypowiedzi odnoszące się do Zachodu, do Ukrainy, do różnych ludzi, do siebie nawzajem pomiędzy konkurującymi też klanami w ramach reżimu, są tak nieprawdopodobnie brutalne, w takim językiem i w taki sposób sformułowane, że nawet w Rosji rok temu to było niewyobrażalne. A czy naszym dyplomatom w Rosji może coś rzeczywiście grozi? Dlatego, że te słowa to jest końcówka całej kampanii nienawiści z ostatnich dni wobec Polski skierowanej. Dmitrij Miedwiediew mówiący o tym, że w zasadzie należy zerwać stosunki dyplomatyczne z Polską. W rosyjskich mediach całe teksty o takie obrzydliwie atakujące, opisujące Polskę w sposób obelżywy. Czy nam, naszym ludziom tam coś może grozić? My musimy rozumieć, słyszymy to, co się odnosi do Polski, to jest zrozumiałe i zasadne, ale taka kampania nienawiści, ona wykracza znacznie poza nasz kraj, no może trochę raźniej, bo w dobrym jesteśmy towarzystwie. To samo się odnosi do wielu krajów Zachodu, Stany Zjednoczone, no już Ukraina w ogóle nie wspomnę, ale nawet takie kraje jak Finlandia, bardzo radykalne, ostre wypowiedzi, państwa bałtyckie. Ta kampania nienawiści i pobudzanie nienawiści Rosjan do zewnętrznych wrogów, to jest niestety dzisiaj istota reżimu i sposób panowania nad mentalnością Rosjan. Czy grozi naszym dyplomatom? Oczywiście, że dzisiaj to jest bardzo niebezpieczna placówka i jestem przekonana, że są najwyższe poziomy zabezpieczeń, żeby nasi dyplomaci byli no, przed tym zagrożeniem, jakie dzisiaj w Rosji jest bezpiecznie. Ten język mówienia o Zachodzie i wobec Zachodu, on momentami jest wręcz komiczny. Czy Władimir Sołowow mówiący o tym, że my chcemy dojść do Lizbony? Czy ten język ukrywa tak naprawdę rosyjską słabość? Ta wojna miała się według wyobrażeń, jak wiemy, Putina skończyć w 2 tygodnie. Dzisiaj ona trwa już ponad rok i możemy powiedzieć, że 3 ofensywy zakończyły się niepowodzeniem. Pierwsza ofensywa to ta całościowa, wschodnia, ale także kijowska. Spod Kijowa, jak wiemy, Rosjanie się na szczęście wycofali. Potem miała być wielka ofensywa, która miała zająć kawał wschodnio-południowej Ukrainy. Nic takiego się nie zdarzyło. I teraz właściwie już możemy powiedzieć, że kończy się. Trzecia ofensywa, która miała znowu przynajmniej zająć wschód, a tymczasem mamy od 10 miesięcy walki o Bachmut, jedno miasto ciągle jeszcze niezdobyte. My jeszcze nie zaczęliśmy walczyć na poważnie, powiedział Władimir Putin. Przez cały czas jest karmione rosyjskie społeczeństwo taką narracją, że jakbyśmy chcieli, to Ukrainy nie ma. Ta narracja zmieniła się bardzo na przestrzeni roku. Zaczęło się od tego, że mamy tutaj małą, chirurgiczną, nieznaczącą, specjalną operację wojskową, którą szybciutko zakończymy sukcesem, a przeciętny obywatel rosyjski w ogóle może się nie interesować, żyć sobie normalnie i to w ogóle nie jest jego sprawa. Wojsko za niego to załatwi. Ale w miarę kolejnych klęsk, niepowodzeń, ta narracja przekształciła się w taką narrację ogólnonarodowego zrywu, która już nie demobilizuje ludzi, tylko mobilizuje, no bo wiadomo, że poszli na front, giną, potrzebni są kolejni. W Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Moskwie w tym momencie są dołożone elementy pokazujące tą specjalną operację wojskową. Skleja się te historie.
Bo to już jest kolejna wielka wojna ojczyźniana prawie, więc się do tego archetypu wielkiej wojny ojczyźnianej zaczynają odwoływać już na tym najwyższym C, tak? Największym poziomie. To znaczy, że oni rzeczywiście walczą na całego? Czy to jest ten sposób, że nadal według pani Rosjanie sami siebie przekonują, że mają gdzieś za nadrzu jakieś siły, których mogliby użyć i eskalować? Jeszcze jedna rzecz się zmieniła. Oprócz tego przejścia od chirurgicznej operacji do wielkiej, już drugiej wielkiej wojny ojczyźnianej, wróg, którym był reżim nazistowski w Ukrainie, zamienił się w cały Zachód, który walczy dzisiaj i znowu nie z Rosją, w ogóle z całą rosyjskością, z całą kulturą rosyjską. Chce wykorzenić Rosję i zmieścić ją z powierzchni ziemi. Po co to zostało zrobione? Po to, żeby wytłumaczyć Rosjanom, dlaczego są te klęski, bo przecież przegrana z Ukrainą to jest totalnie niehonorowo i wielka kompromitacja. Dla wielkiej Rosji to było pokazanie... To nie do przyjęcia. Ja się dopytuję... Ale z całym Zachodem, no to już wiadomo. Ja się dopytuję o to, że jeszcze nie zaczęliśmy walczyć na poważnie te słowa Putina, dlatego że zastanawiam się, czy oprócz atomu Rosjanie rzeczywiście mają coś, czego mogliby użyć. Tutaj musimy odróżnić narrację do wewnątrz i na zewnątrz. Więc narracja do wewnątrz oczywiście to jest kompensowanie tego, co się nie zdarzyło, naddawanie propagandowe i ciągle pokazywanie, po pierwsze, wróg jest przeogromny, po drugie, my tak naprawdę nie uruchomiliśmy wszystkiego. Obie rzeczy są nieprawdziwe. To znaczy, gdyby Rosjanie mogli tę wojnę wygrać, to już by dawno ją wygrali. Nie mogą, nie są w stanie, nie mają zasobów. Rzeczywiście tego, czego nie użyli, to jest bomba atomowa, ale zdają sobie sprawę, że jej użycie byłoby fatalne. Dla nas oczywiście nie chcemy tego, ale dla Rosji także śmiertelne i mam nadzieję, że oni to bardzo dobrze rozumieją. A na zewnątrz to jest straszenie oczywiście, że wyeskalują i straszenie skierowane wobec Francuzów, wobec Włochów, także wobec Amerykanów, żeby nie dawano Ukrainie broni coraz bardziej ofensywną. Tak więc na Zachód też idzie przekaz. Pani ambasador, eksplodują jakieś drony nad Kremlem. Piękne kadry filmujące tak swoją drogą te drony. Od razu Rosjanie ogłaszają, że to byli Ukraińcy, podczas gdy jak naprawdę Ukraińcy coś zrobili, to tygodniami twierdzili, że to nie Ukraińcy zatopili krążownik Moskwa. Dzisiaj rano szef grupy Wagnera nagrywa takie przesłanie nad ciałami zabitych żołnierzy grupy Wagnera, w którym wyzywa Siergieja Szojgu, Wiktora Gierasimowa, czyli kierownictwo rosyjskiego MON-u. Później mówi, że wycofa oddziały Wagnera z Bachmutu, który szturmowali przez tyle miesięcy. Czy w Rosji zaczyna się jakaś kolejna faza walk wewnętrznych? Czy oni nie kontrolują sytuacji u siebie? Co się w zasadzie dzieje? Bo to wygląda... Jakby to jest piękne pole do tysięcy teorii spiskowych i w zasadzie nie do końca jesteśmy w stanie jasno powiedzieć, o co w zasadzie chodzi. To są dwa różne wydarzenia i one wymagają odrębnego komentarza. Jeśli chodzi o to, co się zdarzyło nad Kremlem, te drony, to stuprocentowej pewności nie mamy. No dobrze, oczywiście, bo nie mamy myśli. Wiedzy, ale dużo wskazuje na to, że jednak to zostało zainscenizowane przez stronę rosyjską, bo po pierwsze, jaki jest interes dzisiaj Ukraińców, żeby wysyłać te drony nad Kreml? Można sobie dopowiedzieć, ale raczej ten interes jest bardzo ograniczony. Poza tym cała ta inscenizacja, to, że one zostały zdjęte, to, że natychmiast jest do tego odpowiednia interpretacja, no jednak wskazuje na to, że coś tutaj, w jaki sposób one tam trafiły, przebiły się przez te wszystkie obrony. I od razu jest też interpretacja, że to jest zamach na Putina, którego tam wcale nie było i o czym Ukraińcy też wiedzieli przecież, że go nie ma i przez te drony nie ma sposobu dokonania zamachu. Odpowiedź na to pytanie już za chwilę dla słuchaczy internetowego Radia RMF24. Słuchaczom RMF-u już bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy na rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. No to, panie ambasador, to przyjmijmy taką interpretację, że to zrobili Rosjanie. Jacyś, bo nie do końca wiadomo, czy to byli na polecenie Putina, czy na przykład to był ktoś tam wewnętrznie. Ale o czym to może świadczyć? Czy to może, jeżeli by to byli ludzie, jeżeli to byłaby świadoma decyzja rosyjskiego kierownictwa, to czy to jest przygotowywanie Rosjan do tego, że trzeba będzie zrobić kolejną mobilizację, do tego, że trzeba będzie użyć brutalnych metod walki z Ukrainą?
po reakcji dowiemy się, jakie ewentualnie były cele tej operacji. Dzisiaj widzimy, że natychmiast nastąpiło odwoływanie tych parad, które miały się zdarzyć z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja w całej Rosji. I mówi się, te rzeczy też można połączyć, że odwoływanie wynika z tego, że po prostu armia jest w tak złym stanie, że nie jest w stanie odbyć tego typu i takiej ilości parad. W związku z tym najpewniej zdarzy się ta w Moskwie, bo ona musi się zdarzyć, a pozostałe oto jest pretekst, żeby się nie zdarzyły. Ale to jest oczywiście, to może być powód do tego, żeby Rosjanie jakoś wyeskalowali, jak trudno powiedzieć, i nastraszyli Zachód, że proszę, jak ci Ukraińcy się nieodpowiedzialnie zachowują, zaczynają wkraczać już naprawdę w głąb terytorium rosyjskiego i zaraz sprowokują nas do reakcji atomowej. I Rosjanie wiedzą, że to zawsze budzi strach i elit, i społeczeństw zachodnich. Strach zasadny, też nie dyskredytujmy tego, bo jest to strach zasadny i może to być taki chwyt. Przestraszymy Zachód, że Ukraińcy są niepoczytalni i w efekcie my zareagujemy tak, jak Zachód się boi, i nie będzie więcej dostaw broni na Ukrainę. Tych dostaw Rosjanie nie chcą, dlatego że ewidentnie z ukraińską militarną siłą nie radzą sobie tak, jak chcą, i boją się kolejnej ofensywy, czyli ewidentnie. Czyli to jakby eskalacja po to, żeby wywołać taki efekt mrożący, ale Rosjanie już parę razy coś takiego robili i im to nie zadziałało, nie poskutkowało. Ale nie mają innych instrumentów, więc więcej tego samego. Mówimy o hipotetycznych powodach tej inscenizacji. Czy Rosjanie mają, ja trochę znowu wracam do tego pytania, które pani już mi odpowiedziała, że gdyby mogli wygrać tę wojnę, to by wygrali, ale czy mogą ją jeszcze bardziej zbrutalizować, albo czy mogą ewentualnie ją przenieść na wyższy poziom i zrobić kolejną mobilizację, co dałoby im zwycięstwo? Może wróćmy jeszcze na momencik, bo to jest też bardzo ciekawe, do tego Prigożyna, który nagrywa film, czyli szefa ČVK Wagner. Dwa filmy w zasadzie nagrywa. Tak, tak, oba obejrzałam i te filmy są ciekawe, ponieważ tam jest więcej bip, 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 czyli wiadomo czego, tak, niż słów takich normalnych. Co nie jest dziwne, bo to jest człowiek, który 10 lat spędził w więzieniu i mówi naprawdę takim językiem mocnej recydywy, ale on się przecież zwraca do ministra obrony, do szefa sztabu, i to też pokazuje, jak dzisiaj wygląda ta debata w Rosji, w jaki sposób oni się komunikują. No po prostu jak jacyś recydywiści więzienni. No tak, to wygląda jak awantura pod celą. Tak. Tylko dokładnie tak to mniej więcej wygląda i takim językiem jest powiedziane, więc no nie to, że nic dziwnego, bo to jest po prostu oburzające i bardzo dziwne, że takie słowa padają wobec naszego ambasadora, ale taki to jest kraj i takie jest dzisiaj morale tej elity. Ale o co chodzi? Otóż ta elita najprawdopodobniej walczy między sobą. Czyli dzisiaj z jednej strony oczywiście celem jest wygrana, ale Prigożyn chce, żeby to Wagner wygrał i żeby on zgarnął wszystkie laury, że Bachmut został podbity jego wojskami, a równocześnie Szojgu czy Gerasimow, szef sztabu, boją się, że to on będzie tym ważniejszym i tym, który zwycięży, a nie oni, i w efekcie tej konkurencji nie dostarczają mu najwyraźniej wystarczającej amunicji, wskutek czego on nie jest w stanie tego Bachmutu podbić. Co to oznacza? Że wewnętrzne wojny w ramach różnych elementów sił zbrojnych są dzisiaj tak mocne, że to bardzo mocno podważa efektywność wysiłku zbrojnego Federacji Rosyjskiej. W armii rosyjskiej znowu była czystka, kolejna, jeżeli chodzi o dowódców. No jedna z teorii jest taka, że to podniesienie poziomu zagrożenia dałoby możliwość przeprowadzenia mobilizacji, kolejnej fali mobilizacji, dlatego że akcja rekrutacyjna, która toczyła się przez ostatnie miesiące, nie dała spodziewanych rezultatów. Siergiej Szojgu mówił o tym, że tam jest 9 milionów rezerwistów, których można by powołać. Na ile realnie Rosjanie według pani są w stanie zwiększyć swoje wojsko i na ile oni są w stanie wygrać tą wojnę w sposób konwencjonalny, jeżeli by zdecydowali się na taki totalny wysiłek wojskowy? Rosjanie na pewno są w stanie wciągnąć do wojska dużo, dużo więcej osób i niestety potraktować ich w tym wojsku jak mięso armatnie, dlatego że życie ludzkie nie jest warte. 138 milionów obywateli, ileś milionów mężczyzn, którzy są zdatni do tego, żeby ich z karabinem na front wysłać. Te zasoby niestety są ogromne. Szacuje się 100-150 tysięcy mężczyzn uciekło, reszta została.
I można ich do tego wojska zaciągnąć. Problem polega na tym, czy Rosjanie są w stanie ich wyszkolić w odpowiedni sposób. Wiemy już, że nie. Czy są w stanie ich wyekwipować w odpowiedni sposób. Wiemy już, że nie. I to jest dzisiaj największa bariera. Oczywiście oni też liczą się z konsekwencjami społecznymi mobilizacji i śmierci, które dzisiaj też już te śmierci, też nie mamy danych, ale różne są podawane dane chociażby przez Amerykanów, że od grudnia 100 tysięcy żołnierzy utraconych, z czego 20 tysięcy zabitych, 80 tysięcy rannych. No to są ogromne straty i ciągle konsekwencji społecznych nie ma. Więc tu potencjał niestety jest duży, tylko to nie są ludzie, którzy są w stanie efektywnie walczyć. Władimir Putin bardzo często odwołuje się do przykładów z historii. Do Piotra Wielkiego bardzo często się odwołuje. Przypominam zresztą, że to jest człowiek, który zabił swojego syna. I Piotr Wielki toczył wielką wojnę północną. Ona się do pokoju się toczyła 21 lat. Do tej długości wojny Putin się odwoływał. 9 lat zajęło Piotrowi Wielkiemu budowanie armii, która byłaby w stanie pokonać Szwedów do 1709 roku, do bitwy pod Połtawą. I widać, że rosyjska armia uczy się, to sami Ukraińcy mówią, uczy się krwawymi stratami. W czasie II wojny światowej, do której też się odwołują, też armia radziecka uczyła się latami śmiercią swoich żołnierzy. A co jeżeli oni są gotowi do tego, żeby, tak jak kiedyś pani tutaj w tym studiu mówiła, być taką Koreą Północną, która będzie długi, wyczerpujący konflikt toczyła i dziesiątki tysięcy żołnierzy rosyjskich zapłacą cenę za to, żeby się nauczyli i w końcu wygrali. Dziesiątki tysięcy to już nie jest ta liczba, bo to już w setki tysięcy idzie. Natomiast tak, nie wolno nam nie doceniać tej głębi strategicznej, w najgorszym sensie, ale jednak rosyjskiej, gdzie jest gotowość, zdolność i możliwość reżimu, żeby mordować w ten sposób setki tysięcy obywateli, żeby prowadzić do takiej głębokiej demoralizacji i upadku wewnętrznego tego państwa, żeby pogarszać standardy życia, co się już dzieje, a mimo tego, oczywiście wprowadzać taką stalinizację Rosji, bo dzisiaj mamy też już do czynienia z tym procesem. Rosja się zmienia w strasznym tempie, w straszną stronę i to jest taka cyberstalinizacja, to jest chyba najlepsze określenie. Mamy coraz większe wyroki. Cyberstalinizacja, znaczy oni podobnie jak Chińczycy używają narzędzi cyfrowych też do tego, żeby społeczeństwo absolutnie kontrolować. Tak i myślę, że Chińczycy akurat tego know-how im nie żałują na bardzo różnych poziomach. Z jednej strony to jest rozpoznanie twarzy, kontrolowanie ludzi. Z drugiej strony to jest szereg rozwiązań ustawowych, które powodują, że nie można uniknąć już dzisiaj poboru do wojska, bo się dostaje to wezwanie na swoje takie konto jakby online i nawet jeżeli się go nie odbierze, to i tak to już jest uważane za doręczenie, a takiego konta nie można już zlikwidować. Na przykład. Ale to pokazuje też, panie ambasador, to, że to jest w gruncie rzeczy dla nas cywilizacyjne starcie o w ogóle taki podstawowy model życia, dlatego że po drugiej stronie mamy Chińczyków i Rosjan, którzy proponują model świata, w którym człowiek ma na sobie taką cyfrową obrożę nałożoną. Tak, tu już trochę na inny poziom przeszliśmy, na taki wyższy poziom, przepraszam, ale to jest przerażające. Tak, mamy do czynienia z innym rodzajem takiego już ala prawie totalitaryzmu. Ta stalinizacja objawia się w Rosji jeszcze nie tym, że setkami tysięcy ludzi się wysyła do gułagu, natomiast zaczyna się ich kontrolować, ale tych, których się już zgarnia, mówiąc kolokwialnie, za małe przewinienia dostają bardzo duże wyroki, a za przewinienia z perspektywy Putina większe, to już są wyroki właściwie dożywocia, więc ta wielkość tych wyroków dosłownie w ostatnich miesiącach się potroiła, czy długość, tak, ogromnie i to widać, że to zmierza w tym kierunku, chociaż Chiny są innym krajem i ja bym nie powiedziała, że w Chinach mamy do czynienia z taką demoralizacją mentalną i takim upadkiem, to nie jest tego typu kraj, natomiast w Rosji już zdecydowanie tak. Pani ambasador, bo jakby myśmy pokazali taki potencjalny scenariusz w tej rozmowie, który pokazuje, że Rosjanie mogą mieć dużo czasu. Też dużo danych ekonomicznych pokazuje, że mimo tego, że ich gospodarka została bardzo mocno ugodzona sankcjami, to strumień gotówki ciągle do tej gospodarki płynie różnymi sposobami, omijając sankcje, eksportując przez Indie produkty ropopochodne,
Oczywiście tych pieniędzy jest o wiele mniej i długoterminowo to jest katastrofa dla rosyjskiej gospodarki, ale przez miesiące, być może nawet parę lat mogą tę wojnę toczyć. A z drugiej strony widać, że cierpliwość Zachodu się wyczerpuje. I teraz pojawia się taki bardzo niepokojący scenariusz. Jest presja na Ukrainę, żeby zrobiła jak najszybciej tą kontrofensywę. Ona może być bardzo trudna do wykonania. Ukraińcy sami wprost i nie wprost mówią, że obawiają się, że ona się może nie udać. Czy nie dojdzie do takiej sytuacji, w której będzie taki bolesny kompromis, a Rosjanie znowu wykorzystają te następne parę lat i znowu będzie wojna? To ja bym spojrzała na to z drugiej strony. Rosjanie są w stanie zapłacić za tę wojnę dużo, dużo więcej, nie w sensie gotówki, tylko w sensie życia ludzkiego, jakości życia i jakości życia w ogóle w tym kraju, niż gotowa by była zapłacić jakakolwiek demokracja i społeczeństwa demokratyczne. Ale równocześnie asymetria potencjałów ekonomicznych, militarnych, politycznych jest nieprawdopodobna. I jednak ta siła jest zdecydowanie po stronie Zachodu. Ile jest tej cierpliwości Zachodu i zdolności do przetrwania, my tak naprawdę nie wiemy. To też zależy bardzo od wyników poszczególnych wyborów. Tak, od wyborów w Stanach. W listopadzie 2024 będą najważniejsze. Oczywiście, że tak. I od tego bardzo dużo zależy. Ale od wyborów we Francji, od sytuacji wewnętrznej, my mamy jednak demokrację. I to jacy liderzy przyjdą, w jakich krajach i jak je przyjmą tutaj polityki, ma ogromne znaczenie i to jest nieprzewidywalne. Natomiast rzeczywiście sankcje nie przewróciły rosyjskiej gospodarki z dnia na dzień i myślę, że choć były takie oczekiwania, ludzie, którzy się na tym znali, wiedzieli, że to jest absolutnie niemożliwe. Gospodarka rosyjska cierpi. To, że się mówi, jest minus 2 PKB, teraz w kolejne te pierwszy kwartał znowu w wymiarze rocznym minus 2 PKB, to nie oddaje poziomu spadku jakości życia, to dlatego PKB że to jest taki trochę naddawane jest, no plus 13 jest w przemyśle metalowym. Co to jest? Produkcja czołgów, produkcja wszystkiego, co na front. Czy od tego się ludziom żyje lepiej? Nie, tego się nie, od tego nie ma żadnego komfortu życia. W związku z tym ta gospodarka niejako jest kompensowany spadek produkcją zbrojeniową, która się do jakości życia ma nijak, co nie znaczy, że Rosjanie, że sankcje są omijane, że sankcje są kompensowane sprzedażą do Chin, do Indii, bo dzisiaj świat się nie dzieli tylko na Zachód i na Rosję. Jest cała reszta świata, która na tej wojnie po prostu się nie ustawia po żadnej ze stron, tylko patrzy, jak może skorzystać. No, i nasza tutaj w Polsce perspektywa też się trochę zmienia. Mamy za sobą bardzo ciężką sytuację, jeżeli chodzi o zboże. Ta sytuacja w zasadzie nie znalazła jeszcze pełnego rozwiązania, jeżeli chodzi o to, jakbyśmy sobie ułożyli relacje z Ukrainą. Wygląda to, że polski rząd wykorzystał też tą sytuację zbożową do tego, żeby tak zagrać na konflikt z Brukselą znowu. Nie było innego wyjścia. Jak to należało zrobić? Ja raczej uważam, że polski rząd, popełniwszy pewne błędy, próbował zrzucić winę na Brukselę, żeby nie wziąć odpowiedzialności za tą sytuację na siebie. Ale powiedzmy sobie krótko, co się zdarzyło. Otóż prawie rok temu, właściwie już rok temu, słusznie polski rząd wraz z całą Unią Europejską podjął decyzję, że bezcłowo, bezkwotowo wpuszczamy produkty rolne ukraińskie w zupełnie ekstraordynaryjnym trybie na rynek jednolity europejski po to, żeby Ukraińcy mogli na swoim eksporcie zarabiać i z tych pieniędzy no, walczyć z Rosją, czyli walczyć także o nasze bezpieczeństwo. To była dobra decyzja. Tylko podjąwszy tę decyzję, trzeba było natychmiast zacząć kalkulować, jakie tego będą konsekwencje za pół roku i za rok i odpowiednio się komunikować, tudzież z zainteresowanymi grupami, tudzież próbować zminimalizować koszty. Co zrobiono? Wykomunikowano rolnikom, że ceny wzrosną. No jak mogą wzrosnąć ceny w ogóle w takiej sytuacji? No absurdalne. Zamiast im powiedzieć, że te ceny raczej spadną, teraz sprzedawajcie. Plus z tego, co wiemy, nie podjęto żadnych działań takich jednoznacznie efektywnych co do kontroli jakości tego, co do Polski wpływa, bo to, że kupujemy zboże ukraińskie, nie znaczy, że mamy je kupować z pasożytami czy z pleśnią. Więc nie teraz ta jakość już jest kontrolowana, czyli można. Nie podjęto jakości kontroli, nie podjęto działa.
działań na rzecz intensyfikacji tranzytu przez nasz kraj oraz budowania infrastruktury, która mogłaby spowodować, że my przekierowujemy ten eksport ukraiński z korzyścią dla nas, bo na tranzycie, jak wiadomo, można zarobić, nie tylko stracić, do innych krajów. Po prostu w zasadzie nic nie zrobiono poza tą decyzją i jak się już wygenerował kryzys, to zaczęły się bardzo radykalne działania niepotrzebne, w tym w zamykaniu na kilka dni w ogóle granicy z nagła i bez uprzedzenia. Takie działania podkopują naszą pozycję jako tego lidera w sprawach ukraińskich i naszą wiarygodność. A pamiętajmy, że to jest jednak nasze bezpieczeństwo, racja stanu i absolutnie takie działania nie powinny mieć miejsca. Czy nie było w ten sposób, że ja też w pewnym momencie to otwarcie... O, spojrzałem na godzinę. Żadnego otwarcia już teraz nie będzie. To powinno być zamknięcie naszej audycji. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie i dyrektorka Fundacji Strategii 2050, była gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.